witam Was serdecznie. Na razie jesteśmy w dość cichym klubie Alibi, ale już za chwileczkę rozpocznie się koncert zespołu Cree i jako support zespół zagra zespół Magama. A razem z zespołem Magama wystąpi postać, którą doskonale znacie z różnego rodzaju mediów. Bardzo sympatyczna osoba, roześmiana, wesoła, pozytywnie nastawiona do życia. Na razie nie zdradzę Wam tej słodkiej tajemnicy, ale już za moment wszystkiego się dowiem. Zespół Cree. Nie wiem, czy pamiętacie, z kapelą spotkaliśmy się ładnych parę lat temu. Lider zespołu Sebastian Riedel. Oprócz tego z tyłu siedzi bębniarz, troszeczkę schowany, jak zawsze podczas naszych wywiadów. I tutaj klawiszowiec. Gitarzysta jeszcze. Oglądajcie wrocławskie wibracje. A na pewno będziecie mieli wspaniałe wibracje. Ostatni raz widzieliśmy się z Wami i z Tobą też w studio telewizji Telka, bo akurat wychodziła Wasza nowa płyta. Dużo o tej płycie wtedy dowiedzieliśmy się. No dobra, ale nie dowiedzieliśmy się wtedy, jak została przyjęta przez publikę. Dotyczy tej płyty, którą myśmy nagrali, tylko to dotyczy jeszcze tej płyty, która wyszła wcześniej. Parę lat właśnie. I to jeszcze nie była w pełni nasza płyta, znaczy się skład ten, w którym obecnie gramy. I to właśnie wtedy to spotkanie, to było jakoś tak na początku zawiązania się tego składu. Gracie bluesa cały czas, bo tego bluesa macie w korzeniu, w korzeniach. On jest naszym przeznaczeniem. Zresztą z Zagłębie, Tychy, z Tych jesteście, wszyscy? No, nie wszyscy, ja jestem z Rudy Śląskiej na przykład. Ale to blues to jednak jest tam zakorzeniony, z Górnego Śląska. Ruda Śląska. Cały Górny Śląsk. Górnego Śląska właściwie to. Blues wam w duszy gra cały czas. Dokładnie. Sebastian, sam piszesz teksty do wszystkich kawałków? Nie. Piszę wspólnie z Kazikiem Galasiem. Z panem, który jeszcze pisał, z moim ojcem tak się złożyło, że on jeszcze żyje, jest i ma się dobrze. No i dalej jakby współpracujemy i piszemy. Tworzymy jeszcze, staramy się tworzyć razem. Jeśli chodzi o dzisiejszy koncert, no to tak się złożyło, że minęło już parę lat i jakby po naszej następnej płycie jesteśmy w trakcie przygotowania następnej płyty i tych numerów już się trochę więcej nazbierało. Mamy ich coraz więcej, chcemy na jesień teraz, być może nam się uda nagrać, bo tak zwlekamy od roku z tym nagrywaniem, ale myślę, że już w tym na pewno chyba to powstanie. Także tych numerów już się trochę nazbierało, a czy to jest blues do końca, to nie wiem. To są po prostu nasze jakby numery, spotykamy się i każdy ma jakieś wizje, każdy ma jakieś no coś do powiedzenia i to potem się tworzy, no tak się tworzy. A trzeba przyjść na koncert, posłuchać na razie, póki nie ma tej płyty. Jak często jesteście we Wrocławiu? Czy to tak od czasu do czasu raz na 5 lat, czy wpadacie częściej na różnego rodzaju imprezy z muzyką związane ściśle? No, gramy na przykład w klubie raz w roku, co najmniej gramy w Róże. Chyba się tak składa. Raz w roku, można powiedzieć, może czasami przypadkowo jakiś drugi raz w roku, ale nie częściej. Zbliża się wiosna, idzie wielkimi krokami.
to jest taki koncert, nie wiem, rozgrzewka, czy koncert, który jest związany z jakąś trasą? To jest początek już jakiejś trasy, no już jest wypisanych parę koncertów. Jest tego parę sztuk w miesiącu. Tak naprawdę cały czas koncertujemy, nie ma dla nas sezonu takiego martwego. W zimę gramy kluby i cały czas można spojrzeć na naszą stronę internetową, tam jest szereg klubów, w których koncertujemy. Natomiast w maju się zaczną pojawiać plenery i będziemy już grali znowu na imprezach takich otwartych, dużych, plenerowych. Jakie koncerty bardziej lubicie? Klubik, zadymiony lokal, czy właśnie plener i przestrzeń? To już nie powróci, zadymiony lokal i tak dalej, bo już nie wolno. Przepisy, rozumiem. Kiedyś było fajnie właśnie, to był taki inny klimat. Ale wiadomo, no, każdy koncert ma swój urok, czy taki, to zależy wszystko od ludzi. Jak dobraliście kapelę? Czy oni sami się zgłosili do was, czy po prostu gdzieś ich usłyszeliście i stwierdziliście, o, fajny, fajny klimat na granie razem? Nie, to było chyba wygląda to tak, że właśnie dostaliśmy zgłoszenie, ale to już raczej menadżer tym się zajmuje i po prostu zgodziliśmy się, bo nic przeciwko temu nie mamy, no, żeby grał ktoś z nami. Nie mamy nic naprzeciwko. Zawsze chciałem tak zostać jednym z nich. Piękny ogród mieć, wszystko to, co ty, to, co chciałeś, zrobię sam. Co chciałeś, zrobię sam. Prawdę znam. Kolejni goście wrocławskiej wibracji. Tym razem jest to przedstawiciel zespołu Makama i gość niespodzianka. Tak, oczywiście Fiolka Najdenowicz. Pierwszy raz taki gość takiej klasy w naszym programie. Nie no, przesadzam, ale jestem bardzo się. Poczułam się jak Tina Turner, naprawdę. Dobry wieczór, Wrocław! Makama, dogadaliście się z zespołem Cree, żeby występować jako support, czy tam gdzieś menadżerowie dogadali się zamiast was? Znaczy, tak naprawdę, wiesz, dostałem informację od, to menedżerowie też się, tak, że tak powiem, dogadali, natomiast dostałem informację, że jest okazja i chłopaki z Cree się zgadzają i nas zapraszają, za co im bardzo serdecznie dziękuję, dzisiaj dopiero ich poznałem osobiście, także ich lubię, ich podejście do życia i do sprawy też, także bardzo się cieszę, myślę, że to będzie coś ciekawego, dlatego tu przyjechaliśmy. Nasza miła artystka Fiolka Najdenowicz, to oni cię zaprosili, czy gdzieś jakoś w jakiś inny sposób postanowiłaś razem z nimi w trasę pojechać? Chyba, że mam błędne informacje i po prostu jesteś gościem na dzisiejszym koncercie. Słuchaj, ja tutaj kompletnie się znalazłam na chama, wepchałam się bezczelnie. Powiedziałam, jadę z wami, albo po prostu przebijam wam opony. Zaprzyjaźniliśmy się tak naprawdę już jakiś czas temu. Zagraliśmy wspólnie koncert charytatywny, dosyć duży w Warszawie dla Polskiej Akcji Humanitarnej, ale tłuką. No i tam to miała być taka jednorazowa akcja, natomiast jakby ujęła nas całą sobą. Się cholera jasna. Więc, że tak powiem, mamy już za sobą jakieś pierwsze nagrania. No i generalnie jest naszą, wiesz, serdeczną przyjaciółką. To się nazywa grupi. Super grupi, tak.